Nagrywanie ciekawe, czy będzie lagowało. Jeżeli nie, to siemaneczko YouTube, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z live streama. 200 innych osób Was również witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym live streamie, na tym odcinku na YouTube, znaczy, gdzie otwieramy 150 skrzynek, 160, bo jeszcze otwieramy na początek darmowe, żeby się rozgrzać, ale tu tylko 5, bo tam i tak chuja kurwa będzie w tym, nie? Więc tak, jest jakieś dekoracje, o, dyrektywy są fajne, to, to, mnie, to mnie cieszy. Ale ale tutaj w tych darmowych nic nie ma. Co to za darmo to o dupę Roscześ, nie? Więc no. Książeczka dla jakiejś nacji USA. No to też OK 10 tysięcy. No w sumie nic takiego ciekawego. Możecie znajdzieć, że zrobię live'a na Discordzie, nie? W sumie, ja, ja mam streama, nagrywam jeszcze live'a na Discordzie mi wypierdoli kompa w kosmos. Dobra, lecimy ze skrzyneczkami. Po pięć czy po jednej? Po jednej otwieramy, a to musi być magia. Po jednej, po jednej. Po jednej kurwa. 150 skrzynek nam zależy szczególnie na, na dwóch czołgach. Najbardziej nam zależy na GSR, chyba 1000. Jak to się nazywa z nami? 1008? GSR. Hmm. Brytyjski okay. czołg z Auto. Ja wam to pokażę zanim tutaj w ogóle, bo nie wiecie w ogóle, co ja chcę osiągnąć. Będzie, Ja będę krzyczał: mam to, mam to, będę się cieszył, widzowie. A co? Już wam pokazuję na szybko operację, sprawdzić duże pudełeczka, ja wam to pokażę. Tu są takie czołgi. O, tego mam. Jeżeli ten wypadnie, to dostanę rekompensatę w złocie. Bardzo polecam, chcę to mieć. Najbardziej chcę mieć ten czołg, na drugim miejscu ten, na trzecim ISU, bo nie wiem, wolę Skorpiona. Takie mobilniejsze bardziej czołgi niż to. I jeszcze są takie dekoracje do czołgów, że czołgi ładniej wyglądają, takie style 3D, że ten czołg wygląda na przykład tak, a, a nie jak, jak inne czołgi, więc, więc no. E, wszystkie z ostatniego roku mamy, więc to nas nie interesuje. A co do nowych czołgów, no to może Wam je pokażę tutaj, które, których nikt jeszcze, które dopiero dzisiaj zostały wprowadzone do gry. To jest raz to Rastobizonte, zajebisty czołg, totalnie główniane działo, więc jak wypadnie, bardzo się będę cieszył. W skali od 1 do 10 to będzie 9. To będzie dziesiątka, bo to jest, według, według statystyk jest totalnie OP, to będzie totalny kurwa rzeź robiła będziesz czołg z autoładowaniem, z czterema pociskami, nie będę się długo rozpatrywał, mówił wam o co w tym czołgu chodzi, pierdyliard ludzi nagrało już filmiki na ten temat, opinie w internecie możecie przeczytać, ale ja chcę te dwa czołgi. Bo one tylko są w tych paczkach i jak się skończą te paczki, to pewnie za pół roku, może później będą w sklepie do kupna, że będzie można je kupić jakoś yy, i tyle. Jak będzie ktoś w bitwie miał ten czołg, to ja będę się tiltował, będę się denerwował, będę go przepychał, za to dostanę bana na 7 dni i tak to wyjdzie, nie? Nie, taki też nie jestem, nie? Więc chcemy te dwa czołgi, mamy 150 szans, kolega tutaj z klanu Pawiana otworzył 75 i dostał dwa czołgi i jeszcze w chuj dużo jeszcze więcej. No, na, na chwilę obecną, no to je, można powiedzieć, że jesteśmy jeden dzień premium do przodu. Nie premium? Co to? Co, co te księżki krzy, krzy, zawsze, zawsze 250 golda, nie? 250 golda masz standardowo to, plus dwie dekoracje, Dwie dekoracje, nie? Doksowa. OK. O, 100 tysięcy hmm. na przykład teraz zostałem. Właśnie nie wiedziałem ile miałem na początku. Musimy sobie to zapisać. Co ja tu robię? Amatorka kurde leci. Czekaj, ja zrobiłem amatorkę. Musimy sprawdzić, ile w ogóle mieliśmy na początku. To jest zdjęcie. Nie, nie robię printskin, no to dużo pierdolenia się z tym jest. Robię sobie tak. O, z telefonu zdjęcie. I będziemy mieli porównanie. No i cyk. Ile mieliśmy, ile z tego będziemy mieli tych rzeczy po prostu, nie? To tam sobie oddaje mi 750 golda, nie? A no tak, 750 już powinienem. To tyle ci wypadło. No to już powinienem odjąć. Dobra, lecimy dalej. Cały rok na to czekałem. Cały pierdolany rok. W trzy dni to tylko na to czekałem. Jutro, karta jak na ten grudzie nie są prostu zajebiste. Jeszcze niech mi da te dwa czołgi, to będzie zajebiście. O, już dostałem jakieś Matilde Black Prince, to jest. Z piąty poziom, no to. To już, to już jest coś. To, to nie jest. Wow, ale to można sprzedać za ile? 300-400 koła? No, to też jest. Jeszcze, to, 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 to już. To już się dobrze zaczęło. Już przynajmniej mamy jeden chujowy czołg, tak? Bo nie wszystkie czołgi są zajebiste, nie? 500 tysięcy kredytów, to jest również bardzo, bardzo dobre. To powiem wam bardzo, bardzo, bardzo dobrze polosowało. Cieszy nas to. A będzie trzeba, będzie taka zajebista animacja. I znowu 500, koła już jestem milion do przodu, kurwa, 7 pudełka, a tam jeszcze sto koła były, no normalnie mnie popierdoli. Dobra Kurwa, ja bym chciał tą animację z nami, ja bym chciał te... O! Coś lepszego! Nie, to nie... Był... Czołg jest, czołg jeden już jest, trzy, jeden z trzech czołgów już mamy, kurwa! Połączonego odcinku, czekaj, 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 to jest, to jest. To jest Isu, nie! To jest, to jest ten kurwa Włoch! Dobra, już Włocha, kur Nie, to jest Isu, nie! Nie! Nie, nie! Nie chcę tak, tego. Nie tego. że to jest ten Włoch. Kurwa, ale też przyjmę, też przyjmę, już jest. Zajebiście już jest, tak, to może nie jak Kosa w CSGO, ale tak jak Czerwony Skin w CSGO. Już jest dobrze, już jest dobrze, to była. Która siódma, ósma. Nie, 5 plus 4, Dziewiąta skrzynia. Przypomnę, jeden czołg. Przypomnę, na bórazka mamy już od dawna, czyli. Czyli powiem szczerze, mamy jeszcze. Oj, 141 szans. 141 szans na jeden z dwóch czołgów, więc na 100% wypadną. Znaczy, nie na 100%, bo i że 200 otwierali, nie wypadło im nic. Ja na dziewiątej już mam. Jeden z czterech czołgów. A drugi mam w garażu, czyli ani ten, ani ten raczej w duplikacie nie dostanę. Więc szanse są bardzo duże, że wypadnie to, czego chcemy, kurwa. Dobra. Lecimy. Lecimy. Kurde, no. Jak jest to niebieskie, to znaczy, że jest epickie otwarcie. Już tak marudziłem, że co jest niebieski, kolor, a nic nie wypadło. A to, a to jednak wypadło, wypadło. Dużo tej dekoracji. O, M41FL10. To jest ten. Yy... To jest ten Francuz? Tak? Dobrze mówię? Znam hier. Nie, on ma prędkość... Pod... Ciekawe, nie tak, to mam to, 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 to jest Francuz, ten M4A1 to jest tak, Francuz, tak, nie? Tak, No to już, tak. mamy, to już mamy piąty i szósty poziom plus ósemkę. No te skrzynie... No ja bym chciał się, tak? Nikt mi tu nie płaci, to z własnych pieniędzy płaciłem. Ehm, nikt mi tego tak nie płaci, to się po prostu opłaca otwierać. Jak wydajecie raz do roku na pieniądze na World of Tanks, to zróbcie to teraz. Miecie spokój, no. Znaczy, ja rok temu wydałem również 800 złotych, że żyć cały rok spokój I już, już tak w sierpniu, już mi brakło złota, kredytów, już wszystkiego mi brakło Dlatego nawet 800 złotych dla gracza, który, no ja gram only gold, only rezerwy i tak dalej, ale dla Normalnego gracza, który w większość czasu nie strzela z golda, nie jeździ na rezerwach Typu, typu jedzenie i tak dalej, to to naprawdę nie jest, nie jest żaden problem, nie Żeby raz do roku wydać 800 zł, Kilka czołgów wydropić, trochę golda, premium, wszystko i tyle, nie? A nie wiedziałem, ile dni premium w ogóle miałem, ale coś koło 160 chyba, nie? Zawsze można cofnąć sobie odcinek i sprawdzić jeszcze raz, nie? Szkoda, że tak nie leci, cyfce się, no tak, no nie leci, tak. Siema Krystian Korbut, elo, to bardzo serdecznie dla tych, którzy oglądają odcinek na YouTubie. Przypominam, że to było na live stream otwierane, więc jest też interakcja oczywiście z czatem. O, 7 dni premium, no kurwa, ten skrzynię te, 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 to mają coś sobie, nie? 500 znowu koła nie, ja będę, będę bogaty. Będę bogaty, będę, będę bogaty Ski gacie byś kupił mi jakieś gierki <gry> O tutaj 250 gold dodatkowe Fajnie, fajnie A ja już musiał mieć czołg znowu już O, mam czołg właśnie Lokusta, to, no, to jest trzeci poziom To akurat to, to, to też jest fajne, bo jest za darmo, dodatek za darmo zawsze, ale... Nie a w ogóle nie wypadają mi skiny do tych czołgów, ty. znamy już tyle strzeliłem, że ani razem już nie wydropił skin do czołgu. A rok temu to... No to ciężko wypadało. Znaczy, co zależy. Mi rok 6. temu, mi w pierwszych 100 wszystko wypadło, na przykład. A już mamy tutaj 26 z, z sobą i jeszcze nie wypadł żaden styl 3D. I tak, nie mam chyba żadnego czołgu z tych styli 3D, chyba, nie? Nie mam żadnego z nich, więc te tyle akurat w tym roku najmniej ciekawią. Chcę tego czołgi. 173 dni, konta premium miałem. to Zobaczymy, jak skończymy, ile będzie. Dobra, dawaj mi tu, dawaj mi tu jakiś. Czołg! <ścoughs> Jak już widzę, że nie ma złotego, ale ten nie ma niebieskiego efektu, to już wiem, że nie będzie to jakiś mega wow. Ale jak jest niebieski, to to, to jest efekt mega wow. O, T78 co to jest? Szósty poziom znowu, znowu jakiś choke. Szósty poziom e, amerykański niszczycie. A to, to może mi się, Może mi się przydać. No spoko. No to no, do tej spoko misji będę potrzebował do nie wszystko z tego Tieru mi się przydaje w sumie. Znaczy... O! Coś niebieskiego, coś niebieskiego! Czołg, 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 czołg. Jedzie, jest! To jest jeden z tych dwóch! No to musi być on! Tak, to jest na pewno! To jest Włoch! To jest Włoch! Za szybko jechał! No tak, to jest Włoch! To jest, to już to jest Włoch! To jest na pewno Włoch! Tak! Włocha mamy z nami! Dobra! Dobra, mamy to! Kurwa, dobra, mamy już... ...dwa czołgi. Dobra, dwa już mamy. Już jest git, Bizonty już mamy, już jest git, ja już mam zajebisty jak mi nie wypadnie tamten czołg, będzie mi smutno, ale będę i tak zadowolony, dzisiejszy opening się udał, bo może być, już ten sam czołg, jak będzie w sprzedaży, to to już jest, nie wiem, obydwa czołgi licząc, to już jest, to już jest ile? 200 zł? Nie, 200 to jeden. No, ja myślę, mi się to zwróciło teoretycznie, my to chciał kupować, to mi wyszło to samo, więc mi się już pierwszy opening, pierwszy 75-szczynek zwróciło. Zobacz, w garażu kliknie, musimy go obejrzeć. A ja pierdolę, no jest brzydki ten kolor, bo te wszystkie woły są brzydkie, ale jak go tutaj ładniejszego zrobimy, to będzie przepiękny, nie, jakieś style, wszystkie style mam na czołgach, więc na razie ten, nie, ten jest też brzydki, czołgista weteran, o to damy, no i z czołgistą weteranem to już wygląda ładnie, 9 lat on board, patrzcie jakie to jest piękne, nie, A na razie nie, nie kupuję żadnych dodatków do niego, bo mi tutaj statystyki zepsuje, więc no, to już jest ten czołg, tylko trochę lepiej teraz wygląda działo zajebiście brutalnie wygląda, jest totalnie chujowe, niecelne, ale damy radę, damy radę z nim, damy na pewno radę z tym czołgiem, już ja już go od razu daję jako jeden z ten, jako ten, e, jako podstawowy czołg, już od razu tutaj daję, więc mamy to i czekajcie, co to, to klikniemy sobie tak, żeby tutaj zobaczyć, to tylko te czołgi mm. interesują. a nie widzicie jakie mam czołgi wszyscy. Dobra, 115 pudełek, mieliśmy 150, czyli 35 pudełek, 2 8 poziomy, no. O, to już się opłacało. I, I lecimy dalej. Powiem tak, mamy jeszcze 115 z W jednej z tych 115, jak wypadnie tamten czołg, to ja już otwieram na chill. Zasadnie wygrał w Totka i mam jeszcze kolejne trzy parogony, które sprawdzam, wiecie. Już masz te miliony, ale, ale dalej otwierasz, nie? Ja już na plus. Znaczy jeszcze da plus, tak typowo. Znaczy plus i tak będę po tym, ale już teraz pierwsze, może być 400 zł. się zwróciło. I to wszystko zaraz wypada dodatki. Premium, kredyty, wszystko to jest dodatek. Tak? dostaję byś kupił gałkę lodu i by ci dali pięć. Tak to już teraz wygląda. Za jedną płacę już więcej dostajesz. Kurwa, no to są szynki, a nie jakieś gaybena wspieracie. Tutaj, tutaj no. Ach. Ale serio, jak ja będę znowu walił tak tym goldem, napierdalał goldem racjami, to ja w sierpniu będę biedny, więc... O, znowu Locust, czyli gold za niego, A tylko 900 za Locusta, hmm. Czyli, czyli nie wiem, czy jeszcze nie otworzę 400 po świętach, bo do, do, do którego to Do 7 stycznia nie można otwierać szynki, Więc być może będzie jeszcze no, jeden opening, panie. jeszcze może będzie jeden opening yy, początkiem stycznia. No na pewno, jak mi nie wypadnie ten Brytyjczyk 8 tieru, to na pewno, ale... Padnie, ja to czuję, ja to czuję we krwi, że... Do 11 stycznia. Do 11 stycznia, no to prawdopodobnie jak będzie ku wypłata kolejnych gwiazdeczek tych, co właśnie Duduś dzisiaj wysłał na skrzyneczki, to, to wtedy, a nie, bo one będą dopiero w lutym, ale te z poprzedniego miesiąca będą mi i tyle. Dobra. Wyliczymy ile jesteśmy na plus, ja wam to wyliczę, o Matilda duplikat, czyli kolejny gold. Ja, ale to jest, to jest jedyny hazard, którego kocham. W się, to ja się zmadowany, tak? Kurwa, wypadnie coś, nie wypadnie coś. Kurwa, nic nie wypadło, znowu pieniądze, całe pieniądze wyjebałem, jak mogłem, ale tutaj nic się nie traci, wszystko zostaje na koncie, wszystkim będzie się grało. A te 15 mam też duplikowane, nice. Więcej tych duplikatów, będzie tyle golda, że. Podkręcony drop na jest Nie jestem community contributorem. Ehm, mój chieftain wali kalafiory, nie trafia. Ehm, nie ma per. Ja mam gorszego chieftain od wszystkich innych, więc. Ja Miałam jak już to podobniżony drop. to Znaczy tutaj Tygoldo Goldo jest dużo akurat, ale... ale... no A z tego co wiem, to właśnie rok temu dużo z tych community kontrybutorów otwierało ich chuj, a wypadło, oni statystycznie im mniej niż innym i oglądali ludzie sobie filmy i widzą, o, 200 skrzynek otworzył, 0 czołgów 8 tieru, no, to się nie opłaca i nie otwierali A to u mnie już dwa są. Nie, nie razy 5 nie otwieramy, bo to cała magia pójdzie się srać. Pojedynczo po jednej tak trzeba. Dostałem już w sensie 5 otwiera, ja tak nie lubię. Więc po jednej, po jednej, po jednej otwieramy. Wiesz co, ile kosztuje 11 skrzyni, zależy w jakim pakiecie kupujesz. Czy kupujesz pojedynczo, czy kupujesz 5, 25, czy 75? Najbardziej się opłaca kupić za 400 zł. pakiet. Najdroższy pakiet macie więcej skrzynek, macie za 400 zł. 75, a za 25 na przykład nie macie, nie kosztuje 130 zł, tylko powiedzmy 200 zł. czy 170. Na pewno się to najbardziej opłaca otworzyć, nie? Pok takie oglądaj gierki, której się nie kuma, no a myślę, że dużo osób ogarnie kuma o co tu chodzi. I dla nich to jest. Dobra. Ja już on już dwa czołgi, ja już są humor dobry, no ja tego czołogo, którego najbardziej chcę, jeszcze nie mam, ale, ale już jeden z dwóch, których dość bardzo chciałem mam. Jestem dobry myśli, że jeszcze wypadnie. Czuję, że jeszcze wypadnie. Po siedmiu, burazk, burazk jest bardzo, bardzo dobry. Ja będę burazka właśnie markował za tydzień, dwa tygodnie. Postaram się go na dwa marki wbić, bo trzy marki dla mnie to niemożliwe. Na dwa marki, bo dużo ludziom wypadnie i będzie dużo znowu słabszych gracz, ten tym grał grało, którzy go nie oganiają. Więc będzie markowany. No to nie będę od czasu go markować, więc nie wiem kiedy go będę markował. Od czasu, czasu po nocach. Dwie, trzy bitwy, dziesięć bitew może nawet zrobię, ale najpierw chieftaina trzeba wbić na pierwszego marka, bo jest... Bo tam ludzie mówili, że kupiony, nie? Jak się pobierze w Oto, jest jakiś pakiet startowy, wiesz co? Wszędzie na internecie praktycznie możesz sobie znaleźć jakieś takie pakiety. Niekiedy one coś kosztują, niekiedy są za darmo, ale dla nowych graczy jest przeważnie bonus jakiś 7 dni premium i 1250 golda. Ja tych kodów Pierre miałem na Gamescomie, to ja robiłem giveaway z tego 2 lata temu, 2 rok temu, to 15 widzom to rozdałem. 15 widzów mogło sobie konto założyć, mieć 1250 golda, 7 dni premium i chyba czołg trzeciego tieru, więc pakiet startowy z Wota jest zajebisty, tylko. No, musisz poszukać troszeczkę w internecie. Wiesz, niektórzy je sprzedają za 10-15 zł. Co, mimo tego, jest w porządku cena. Mm, ale niekiedy gdzieś coś ci za darmo da. W jakiejś gazetce, było, w jakimś CD, magazynie CD Action czy coś, więc, więc no. Dobra, ile jeszcze tych świątecznych zostało? Bo, bo nie, jakoś nie widzę, tak nie zwracam na to uwagi w ogóle. 500 znowu koła. Dwie. Dobra, no to, to, to można powiedzieć, że z 75 skrzynek, dwie ósemki. I wszystkie te dwójki, trójki, piątki, szóstki mi wypadły chyba. No tak, tak jest, klikamy. 75 się poszło jebać i kolejne 75. Szans na czołg. A i tak jesteś na plus. Ja i tak już jestem na plus. To bo. duży. I to bardzo duży, ale, ale wiesz, że ten czołg chce. Będzie ten czołg, to ja tutaj no nie, nie będę już, że świecę zrobię, bo czuję, że ten czołg wypadnie. Ale plus jest już i tak ogromny. Ale... To jakieś, a te magiczne to są jakieś takie. E, te. nieeuropejskie, tylko te takie. Tamten, ten, jak to się nazywa. E, bliski wschód. Daj mi niebieski kolor. O, duplikat. Ile to będzie? 3300 golda, i ja, cię, panie. Kurwa, daj mi ten choke. Proszę cię, daj mi ten choke. Bo już się zrobi, jak CSGO, Tylko, że musisz sobie że otworzyłem, nie wiem, te 100 skrzynek i już mi dwa razy wypadł czerwony skin. I czekamy na jeszcze jednego, nie? Bo nie są aż takie tutaj rzadkie te skiny jak kosy. To znaczy są rzadkie? Ile to jest szansy? O, jest niebieski! Bądź czołgiem, bądź czołgiem, bądź czołgiem. Jest czołg, dobra, to będzie on. To chyba nie może być coś innego. Chyba nie może być duplikat, nie? Znam nie może być duplikat. Nie, 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 tak, to jest on! Masz... Jest on! Mamy go! Dobra, mamy go! Mamy go, chyba. Tak, mamy go, dobra! O, dane, zajebiście, dobra. Mamy to, mamy to. Udało się, dobra, no co ja mam powiedzieć, udało się, niecałe 100 skrzynek, mniej 100 skrzynek, 3 ósemki, 67, czyli 75 plus 8, 83, 83 skrzynki, 3 ósme tiery, Burask mi nie może wypaść, bo go już mam. Więc, jak będą teraz duplikaty leciały ósmego poziomu, no to, to będę miał tyle golda, że to, dobra, udany jest, zajebiście już, miałem go pokazać w ogóle, co ja klikam dalej, ja już uzależniłem się, chcę dalej klikać, dalej klikać, a już więcej tu nie mogę normalnie osiągnąć, tylko duplikaty tego, 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 gdzie on to jest, gdzie on jest, pokażcie mi, gdzie on jest, widzę go w garażu, gdzie on jest, dzięki ja też za 500 gwiazdeczek, Błażej, dziękuję Ci bardzo, nie widzę go, nie ma go w garażu. Zbugowało mi się, nie ma go. To kliknij sobie na frakcję. Brytyjską. A jest, dobra. Myślałem, że to się zbugowało. A jest! Ale jest też brzydki, ale tu nie chodzi o wygląd. Znaczy on, jak Jak dam jak go tutaj czymś pomaluję, będzie fajny. Pewnie dostanie inny styl, ja teraz mam te, te, te takie... Takie pierwsze... Nie no ten styl jest ochydny, ja nie wiem. Ten styl jest trzeba coś, trzeba ładniejszym stylem go jakoś tutaj pomalować, żeby ładniej wyglądał. Co ma ładny styl, zaraz wam powiem. Tych czołgów to zawsze są najładniejszym styl. Co tu ma ładny styl, nie to ma, to ma, to ma, to ma ten własny styl. O, bu, na Burasku jest ładny styl. Ten styl ściągniemy. Na razie. I tak będę. Damy sobie standardowy i chuj na niego. Nie jest standardowy. <laughs> um, I teraz tak, i teraz tak klikniemy. Gdzie tu, tu jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu go nie znaleźć. Jest tutaj, dobra, i teraz patrzcie, jaki ładny będzie. A mi się Starry łowca ten skin bardzo podoba. My jeszcze nie dokupujemy żadnych gadżetów do niego, no bo. Zobaczymy ile skrzynek jest, ale już 49 tysięcy golda, 8 milionów, więc jest ogromnie dużo tego i jest, no nie no, jest ładny. mi się podoba, mi się to, ta, ta lufa, kurde te gąski, te gąski są takie, takie, wiecie, takie kwadrociki, po trzy kwadrociki, jest piękny, Steel Hunter, czyli no, będzie Hunter i w ogóle trzech tylko załogi do niego, ale to jest ważne, bo ja do FV mam tutaj taką sobie załogę, a do tego drugiego, a do tego mam tu sam załogi, nie? To są kobitki z ostatniego roku, patrzcie, bo rok temu kupiłem FV, później na czarnym rynku jeszcze drugiego FV, więc mam tutaj kobitki, a one mają oprócz tej jednej, mają totalnie chujawe perki, więc będzie również czołg do szkolenia załogi. Dam go jeszcze na podstawowego od razu i będzie czym po prostu grać. Ale już, 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 nie muszę otwierać, no kupiłem to, otwieram, ale już nie muszę, już teoretycznie teraz tylko gold. No kurwa, no. To. Że takie jakby w cesie. Za to kocham. Znowu niebieski! No i po Aha, to teraz te style są. Dobra, już chciałem powiedzieć, że... No, o co chodzi? 60TP będę kiedyś miał, będę robił, więc niech ten styl jest, cieszę się, będę go robił na pewno, bo mi ten czołg, ja na przykład z Esetą nie mam żadnych problemów. Ponieważ czym gramy to są walone, ale z tym czołgiem nie raz nie przebiję tutaj, tutaj z daleka ciężko trafić. Bardzo dobry, fajny, przyjemny polski czołg. Dla nowych graczy, którzy nie wiedzą czym grać, zawsze mówię z 7 to jest takie ok, w sumie czołg, ale ten czołg jest zajebisty. Ma dobre heki, ma wszystko. No jest zajebisty po prostu i mam już fajny styl. Może te style dopiero dropią po tym, jak masz wszystkie ósemki z Namir. Może tak to działa. Nie wiem, ostatnio tak nie było na pewno. Myślę, że też tak nie było ostatnio, nie? No, że coś zmienili. Tylko ogólnie, oprócz oprócz 60p, ja tych wszystkich czołgów. O, znowu styl! Teraz będą ta, teraz styl po stylu będzie leciał. Nie isu, duplikat! Mamy to! 7700 golda jeszcze. Kurwa. pięknie! Czyli teoretycznie stop, są stop, stop! Teoretycznie teraz bym miał czwarty czołg ósmego tieru, teoretycznie. W ogóle to nic nie pokazałem, nie też to się też zaraz pokażę. 60 pudełek, czyli 15, 80, 90 skrzynek, w 90 skrzynkach 4 razy ósmy poziom. Czyli co 22,5 i pół skrzynka, gdzieś tam 23 skrzynka ósmy poziom, w moim przypadku. Ale nie otwieram 5 skrzynkiem wypada, niektórzy 200, im nie wypada. Przypominam, to nie jest hazard, bo, dosta bo na pewno wyjdziecie na plus, to nie ma tego, że wyjdziecie na minus. Zostaje byście doładowali konto, Powiedzmy, ten pakiet e, Fortnite, takie jest. 10 tysięcy golda, 10 milionów, to jest coś w tym stylu, się to kupili. Tylko, że więcej. Będzie więcej premium, będzie więcej golda i kredytów. Jako pakiet. Czyli nic nie możecie zrobić złego z tym, tylko możecie jeszcze więcej dostać. U mnie się. same te czołgi, które wydropiły, można powiedzieć, jest. Jak, ja już, może być, same czołgi kupiłem, a wszystko, co teraz zostaje, bądź zostawałem od samego początku. To jest prezent dodatkowy, nie? No. Dekoracja. A, to klucze, jakieś kolejne skrzynki będą mógł otwierać. Ja ci pokażę te, te dekoracje wam też pokażę, mamy zaplanowane, żeby do 19 siedzieć w ocie, więc ja wam to wszystko pokażę. Postaram się też bitwę pierdoląć każdym czołgiem raz, więc. więc zobaczymy, nie. Ale i się kurde jara, ja jestem tak szczęśliwy, się tak cieszę. Tak udany opening. Rok temu też było dane, bo wypadły mi obydwa czołgi. I Progetto, Nie wiem czy Progetto już miałem wtedy, czy nie? Tak, miałem bo. Nie, nie, nie miałem Projetto mi. Tak właśnie, ja na ostatnich stronach chciałem tylko mieć projetto. Progetto mi wypadło, ja już bym zadowolony, wypadło dwulofowiec, powiedział, o fajnie, fajny ten choke. w sumie zagram im do dzisiaj chyba 40 może bitew max i kolejny styl albo kolejny choke, Kolejny styl, o. O, STB, no STB chciałem robić, ale w sumie będę miał teraz Polaka meda, bo mam leoparda 1, mam 30B, pochuj mi to, nie? Podobny czołg, inny, ale podobny, więc, więc, więc no. Nie no, STBK ka musisz zrobić. Mówisz? A z no takim tam, ładnym stylem to, to przydałoby się zrobić, nie? Najlepsze opuszczanie w grze. Ma minus 12, nie? Czy minus 11? Minus 11 ma inne czołgi, też mi się wydaje, to minus 12, nie? Ja tu chodzi o zawieszenie, wiesz? No, wiem o co chodzi, się że, że pochyli... tak się, no, pochyla się bardziej, no. Ta, na CS no to, ja powiem tak, ludzie się śmieją, że CS, otwieranie skrzynek i tak dalej, że, że, że można skrzynki otwierać, o niebieski, będzie duplikat czołgu, nie, kolejny styl, chyba wszystkie style będziemy mieli, no tam wam powiem z góry, ten czołg będę miał, jak już będę miał wszystkie czołgi, czyli prawdopodobnie nigdy tego stylu nie użyję. Ale fajnie go i tak mieć. Tak, to staje tak jak ten styl, co mam do 907. Mam go, ale nie mam 907. Może w następnej kampanii będzie, a ten styl jest bardzo ładny. Jest bardzo ładny, ale wz raczej nie będę robił. wz mi się wydaje, to jest taki gorszy 277. Taką ja mam opinię o nim, ale pewnie dużo osób będzie powie, że tak nie jest, ale się wydaje, że tak jest. Wolę 277. Mam też ISA 7, jeżeli chodzi o podobny czołg, to, to, to w sumie to, to nie. Dasz powtórkę, otwiera się na YouTube. Tak, w tym momencie dużo ludzi ogląda pewnie na YouTube, nie ogląda tego w ogóle na live streamie, na Facebooku, Facebooku Slash RyanX Wszystkie linki znajdziecie też w opisie. Um. Więc, więc będzie powtóreczka, będziecie mogli sobie zobaczyć powtóreczkę, na YouTube też jak to wrzucę, to wrzucę po streamie dzisiejszym, więc to będzie dopiero dostępne w nocy dziś gdzieś, e, to też rozpiszę ile miałem na początku kredytów, golda, wszystkiego, ile jestem na plus, e, wyliczę to na pieniądze, jak bardzo się to w ogóle opłacało, ale w moim przypadku no to, to ultra się opłacało. Yy, Za mną można grać, znaczy ja już nawet stwierdziłem, że jak markuję czołgi, to nie mogę grać z lepszymi graczami, tak? Tak jak z Namirem, bo mi wtedy spada. Spada mi, bo, je, bo, bo on mi dużo damage kradnie. On robi 8000 leopardem, 1 a ja ledwo co 4 kłaczy wtedy wyciskał na przykład. Więc. O, do Mausa skill. Do Mausa też rzeczy nie będę miał, ale jakbym miał Mausa, to bardzo ładny skin. Na przykład, jak Pancera jest to, stwierdziłem sobie rok temu, że taki ładny skin ma. Zrobię go i go nie zrobiłem do dzisiaj. No, nie tak, te kolory takie takie są. Mi się nie podoba takie czerwone, takie. Ten, no nie, nie podoba mi się ten styl, Tego te działka są fajne. Kurwa, takie antylotnicze kurwa, jakby to jeszcze mogło kontrolować pociski artylerii, to by było zajebiście. <gry> No, ale co grałem ze mną. Ja od czasu że czasu po nocach sobie gram, ale to przeważnie już tak na chilku siedzę, albo z moderacją, albo z ekipą na Discordzie, gadamy o cetalkiem obgadujemy takie rzeczy, które nie mogą być po prostu na streamie. Ja sobie piekam WOTA, oni grają w też różne gry i sobie siedzimy, gramy. Um, ale też nieraz na tale powiedział, że musi dłużej posiedzieć, albo coś tam, coś tam. Siedziałem o drugiej w nocy sam, z nikim nie miałem, nie mogłem grać, mi było smutno, więc e, z widzami o podobnym poziomie, co, albo niższym bardzo nie gram z lepszymi, wolałbym nie, bo jak mówię, markuję. Też zaczę markować. Nie jak Papa Pawian, czy, czy inni czy coś, to jest trop graczy, tylko wszystko na jednego marka. I to nie jest problem, oprócz, oprócz na to wszystko na jednego marka z palcem w dupie wbijam, ale na tenie no to 59% i spałem 56% i tak się waha, bo po prostu no nie jestem na tyle dobra Ja mam dopiero 250 bitew na Chieftain'ie, a wydaje, że i tak robię mocny progres, bo e, coraz lepsze spoty do niego poznaję, bo tak też zawsze medami grałem, bardzo heavykami, ja po prostu ciężkimi czołgami za bardzo nie wiedziałem gdzie jeździć niekiedy. No tego dostawałem fajnie od artylerii na przykład. Znaczy jak nie ma artylerii to ja na nie y, robię 1% marka, a jak są 3 arty to przeważnie jakiś minus coś tam mam, nie? Znam nami ma lepszą lufę, nie z nami lepsze rzeczy potrafię swoją lufą zrobić ode mnie. <laughs> Może mam grubszą i dłuższą lufę w moim czołgu tutaj, ale on wie co z, co, co z nią zrobić. Z tą malutką lufą, z tymi mam milimetrami tutaj, co są takie czołgi. Dobra, jak mówię, my to już teraz tylko patrzymy, co to wypada. Jakby jak jakiś duplikat czołgu, to mówcie, ale jak widzę niebieskie, to, to zwracam od razu na to uwagę, jak nie ma niebieskiego, to ta tak tam. No, wpada coś wpada coś niech sobie wpada coś, nie? Czyli jednak umiejętność grubość lufy. Tak, w ocie to umiejętności, tak. na grubszą lufę i nie potrafić spenetrować <grym>, cringe trochę. <grym>, no, ale to tak jak mieszka pyta o co chodzi w ocie o penetrację o Lufie. O, trzeci raz ten czołg dostaję już 3000 golda znowu. O, niebieski znowu, będzie styl czy duplikat? Styl będzie. To ma ostatni styl. Nie, o do Konquerora potrzebuję, właśnie, do tego czołgu nie mam stylu. Więc to nas zadowoliło jeszcze. Bardzo fajnie, będę miał prześliczny styl do Konquerora. Bardzo, bardzo wdzięczny, dziękuję. I kurwa, patrzcie tutaj. To. A do ty masz już styl? Do wz -y dostałem, ale wz -y nie mam i nie będę raczej miał, wiesz? A to ale wszystkie syna, To już mam wszystkie style. Mam wszystkie style, tak, mam tak. wszystkie czołgi, z czego raz duplika, czyli jakbym nie miał buraska, tam dostał też buraska, czyli wszystkie cztery czołgi, wszystkie style. Jeszcze nie otworzyłem wszystkich 150 skrzynek, czyli 800 zł otwieracie. Jak nie gracie dużo gola, macie cały rok spokój, plus macie zajebiste czołgi. Tak to przynajmniej u mnie. Na YouTube, że 18 plus. o ja jest o penetrowaniu lufą. To nie jest jakieś ten. A ja i tak na YouTube daję 18 plus. Pociskami. E, ale. Pociskami, właśnie penetrowanie pociskami, więc. Więc to tutaj. Wszystko w porządku. Jest jeszcze 18 pudełek, a już wszystko osiągnęliśmy tutaj. Czyli nie będzie już kolejnych 400 skrzynek, bo to by było już takie. Znaczy. Najlepiej było to zrobić, żeby do następnego roku dać radę, ale im więcej macie golda i kredytów, tym więcej wydajecie, nie? Ja już na przykład Polaka będę kupował dzisiaj pewnie, więc. Więc no. Więc już tam, już tam 6 milionów stracę. A nie, 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 bo czekaj, jak będę miał atmosferę na dziesiątym poziomie, to będę miał rabat, nie? 10 czy 20 procent tak, tak, na dychy. Tak. Nie, 10 czy 20? To raczej będziesz miał. 20. By... Ja, się mi się wydaje, że trzeba więcej otworzyć. 20, wydaje, że trzeba, by mi się wydaje, że trzeba coś koło 200 otworzyć, żeby mieć maksymalny poziom. Znaczy, że to mądrze też zrobię, bo teraz będzie takie craftingi, nie craftingi. Będę się zaraz bawił, żeby osiągnąć najwyższy poziom. Duplikaty trzeba będzie niszczyć, złamować. Zobaczymy, może damy ja, razem. 20% 20 procent. Mniej. To najpierw osiągniemy dziesiąty poziom, nie? No i oprócz tego, w ogóle, że warto otwierać to, to jeszcze bonus macie z tych skrzynek taki, że macie atmosferę świąteczną. I wszystkie czołgi są tańsze. Od 6 do dziesiątego to ka w każdym poziomie są tańsze, nie? Od 10, 20, 30, 40%. Zarabiasz. I więcej zarabiacie, czyli najlepsze, co możecie XP. zrobić. Tak, jako gracze WOTA w pierwszych dniach, otworzyć od razu skrzynek jak najwięcej. Znaczy, jak najwięcej, nie jak macie dużo pieniędzy, nie otwierajcie od razu za 2000 zł, czy coś, tylko to 800 zł, myślę, że to jest raz do roku dobra inwestycja, żeby pootwierać i, i być, jak mówię, rabat na inne dyszki i tak dalej, nie? Penetrowanie czołgów przeciwnika, o to chodzi w tej grze, no. Tylko niektórzy to biorą dwuznacznie. szczególnie do dziewczyny na streamku. No, jestem tak zadowolony, jestem tak szczęśliwy, że to jest, to jest, to jest jak te opening, jak już były opuniki w i wypadła kosa na początku, to już się tak. To już tak na wyjebce, Wypadnie coś, to wypadnie nie, czyn, to nie? I ten czołg już piąty piąty raz mi duplikuje ten M41. Na ten Francuzem też będę grał, bo jest podobny do strv -a. Ja go bardzo lubię, takiego tego STRV-a, szóstego Tieru premium. Ja go kupiłem, mi się podobał z wyglądu. A ładny jest, kurde. Będą pewnie medy, będą medy kiedyś, będę miał do szkolenia załogi. Koniec końców tych medów nigdy nie zrobiłem, a ten czołg tam śmigga z 250 bitef. I to bez golda. Dopiero ostatnio zaczął nim golden grać i to on robi gruby minus, więc. On sobie daje radę z APK-ami, to jest 150 penne na szóstym tierze i no. Dobra, sprawdźmy. Mieliśmy tak, mieliśmy ile? 173 dni premium. Czyli doszło dni premium 173 yy, i całe 90, 94. 94 dni to niedużo, bo to 3 miesiące. Czyli to właśnie premium się z czasem skończy, ale, ale gadając o goldzie. Miałem 12 tysięcy, mam 92 tysiące, czyli 80 tysięcy golda. Kredytów miałem 2 miliony, mam 12. Ty, ja miałem. Wiecie ile miałem? Ja miałem 2 miliony 287 tysięcy 442, czyli dokładnie 10 milionów. A golda. Golda dokładnie 80 700 golda, czyli 80 tysięcy golda, 10 milionów 90 dni premium. Plus czy, czy tam ile? 90, 97 to było 96, a już się pamiętam. Plus 4 razy czy tam nie, bo jeden już w jest, to plus 3 czołgi premium ósmego tieru, piątki, szóstki, style 3D i tak dalej. Więc jak ktoś twierdzi, że to jest hazard, to nie się tu pierdolnie. No mu nie wypadł żaden z tych czołgów, tak by było bardziej po niż jakikolwiek pakiet w ocie, który ma kiedykolwiek istniał za pieniądze. No i na tym można zakończyć ten odcinek na YouTube'a, bo tu chodzi bardziej tylko o ten opening, żeby tutaj nie trwało 5 godzin, ludzie że ja tam jakieś 1-3 minuty otwieram, dlatego odcinek na YouTube'a kończymy, żegnamy się z wszystkimi, co na YouTube oglądają I dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również kanał i zostawcie w komentarzu, napiszcie, co tam wam wydropiło, bo myślę, że nie jeden z was otwierał i nie jeden z was się pochwali jeszcze lepszym wynikiem, 25 skrzynek, 3 ósemki, a kto inny napisze 750 i będzie mu przykro. Przy, przykro mi w takim przypadku. Tutaj miałem muszę pożetać, miałem mocnego farta i tyle. Więc żegnam się z YouTube'em, trzymajcie się. A resztę, kto chce oglądać tutaj świąteczną atmosferę bitwy zapraszam na streama z 9 grudnia na fbgg renixlive Od godziny dokładnie. Godzina druga minuta możecie oglądać będziecie kontynuowali ten odcinek. Można powiedzieć jako powtórka na, w innym miejscu. Trzymajcie się, Alo!